Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. W dzisiejszym spotkaniu chciałem powiedzieć parę słów na temat komunikacji w Suwałkach. Jako miasto jesteśmy dosyć dobrze skomunikowani, nawet można powiedzieć bardzo dobrze, ponieważ mamy bardzo dużo skrzyżowań o ruchu okrężnym. Skrzyżowania te są skrzyżowaniami, które powodują, że przejazd przez nie jest bezpieczny, w miarę bezpieczny, o ile stosujemy się do znaków na nich i stosujemy się do przepisów ruchu drogowego oraz jeżeli zachowujemy szczególną ostrożność dojeżdżając do takiego skrzyżowania. Jeżeli chodzi o Suwałki, posiadamy w Suwałkach jako jedno z nielicznych może miast nawet bardzo dużo skrzyżowań o ruchu okrężnym. W Suwałkach jest 32 skrzyżowania o ruchu okrężnym. Jak na takie miasto mi się wydaje, jest to bardzo duża liczba skrzyżowań tego typu. Ponadto, jeżeli chodzi o skrzyżowania większe nawet w Suwałkach, to skrzyżowania te z sygnalizacją świetlną, przez które jest zwiększony przepływ pojazdów, są bardzo często sygnalizacją bezkolizyjną. Dzięki temu przejazd przez te skrzyżowania jest dużo bezpieczniejszy. Też oczywiście, jeżeli dojeżdżając do takiego skrzyżowania, spojrzymy na tą sygnalizację i wiemy, jak się na niej zachować. Ponieważ sygnalizacja bezkolizyjna wymaga jednak od nas dynamicznego pokonania takiego skrzyżowania, żeby nie spowalniać też przejazdu innych pojazdów, które za nami dojeżdżają do tego skrzyżowania. Jeżeli chodzi o skrzyżowania o ruchu okrężnym, przy którym teraz zresztą stoimy, to skrzyżowanie powstało już w 2011 roku. Na początku było to zwykłe skrzyżowanie do 2020 roku, czyli przez 9 lat. Nauczyliśmy się jeździć przez nie jak przez zwykłe skrzyżowanie, czyli stosując się tylko do znaków pionowych, poziomych. Oczywiście w 2020 roku, we wrześniu, oddano na tym skrzyżowaniu skrzyżowanie o ruchu okrężnym. W związku z tym zmieniły się zasady przejazdu przez to skrzyżowanie. Związane to było m.in. z tym, że od 9 lat była już otwarta otworzono ulicę Armii Krajowej i przez te 9 lat istnienia tego skrzyżowania w formie normalnego skrzyżowania niestety, ale bardzo często dochodziło do kolizji na nim. Przez 9 lat użytkowania tego skrzyżowania doszło tutaj do ponad 142 kolizji i to są tylko dane za ostatnie 4 lata, czyli 2016 do 2020 roku. Liczba kolizji na miesiąc na tym skrzyżowaniu wynosiła przez te kilka lat 3,2 kolizji na miesiąc. No, znaczy to o tym, że niestety, ale praktycznie co miesiąc dochodziło tu do 3-4 kolizji lub nawet, oczywiście, ponieważ to jest średnia, było ich nawet więcej w niektórych miesiącach. W związku z tym w 2020 roku zmieniono tutaj zasady przejazdu i to skrzyżowanie zmieniono na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Dzięki temu ta wypadkowość na tym skrzyżowaniu zmniejszyła się do 2,42 kolizji na miesiąc. Jednak dalej mieszkańcy tutaj przejeżdżający przez Suwałki i osoby przyjeżdżające do Suwałk z zagranicy bardzo często niestety, ale po tych 9 latach przejeżdżania przez to skrzyżowanie nauczyli się nie zwracać uwagi na znaki, jeździli na pamięć. I niestety dalej do tej dochodziło na tym skrzyżowaniu do dużej liczby kolizji. Ponadto skrzyżowanie, które powstało tutaj typu turbinowego, osoby dojeżdżające do skrzyżowania
jadące przez nie na wprost. W związku z tym, że wychylenie tych pasów ruchu jest bardzo małe, dojeżdżając do skrzyżowania o ruchu okrężnym, nie są w jakiś sposób zobligowane do tego, żeby zmniejszać prędkość. Pomimo tego, że stoją znaki poprzedzające i przed samym skrzyżowaniem informujące, że dojeżdżają do znaku ustąp pierwszeństwa oraz do skrzyżowania o ruchu okrężnym. W ubiegłym roku, w listopadzie, oddano do użytku skrzyżowanie z ulicy Pułaskiego z Kowalskiego, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, które spowodowało, że przejazd przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym zmniejszył się w znacznym stopniu i w ciągu ostatnich 4 miesięcy działania tego skrzyżowania z ulicy Pułaskiego z ulicą Kowalskiego wskaźnik, ilość wypadków, ilość kolizji na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zmniejszyła się do 1,5 kolizji na miesiąc. Według mnie to skrzyżowanie jest dobrze oznaczone z każdej strony, ponieważ znaki i pionowe, i poziome informują, że dojeżdżamy do skrzyżowania o ruchu okrężnym, informują, że dojeżdżamy do znaku ustąp pierwszeństwa, czyli znaków ustąp pierwszeństwa, czyli przed wjazdem na skrzyżowanie powinniśmy ustąpić pierwszeństwa będącym na tym skrzyżowaniu pojazdom, ale pasy ruchu prowadzące przez skrzyżowanie są praktycznie proste. Zbyt małe wyoblenie tych pasów powoduje, że kierowcy dojeżdżają do tego skrzyżowania zbyt szybko, a ponadto osoby będące na skrzyżowaniu i skręcające na nim lub zawracające są zmuszone do zmiany pasa ruchu z wewnętrznego na zewnętrzny. Tym pasem zewnętrznym niestety, ale często poruszają się właśnie pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie i to poruszają się bardzo szybko, nie zwracając uwagi na znak ustąp pierwszeństwa. Powoduje to, że zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu, osoby te zajeżdżają im drogę. Pomimo tego, że mają pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu, niestety jest to manewr zaskoczenia i osoba, która nie zachowuje, dojeżdżająca do skrzyżowania, która nie zachowuje zasady szczególnej ostrożności, jest w tym momencie zaskoczona i nie jest w stanie właściwie zareagować. Ponadto obserwując ruch na tym skrzyżowaniu, zauważyłem, że pojazdy skręcające lub zawracające, które są zmuszone do zmiany pasa ruchu, czyli przy opuszczaniu tego skrzyżowania do zmiany tego pasa ruchu, w ogóle nie używają kierunkowskazów. Co 10 może pojazd lub nawet rzadziej sygnalizuje zmianę pasa ruchu z wewnętrznego na zewnętrzny, czyli nie używają prawego kierunkowskazu. I z tego względu osoby wjeżdżające są później zaskoczone tym, że przed nimi pojawia się nagle pojazd będący już na skrzyżowaniu, sądząc wcześniej, że skoro jedzie pasem wewnętrznym, to tym pasem ruchu będzie dalej się poruszał. I niestety z tego powodu później dochodzi do kolizji. Moim zdaniem, w związku z tym, że to ustawienie znaków jest właściwe, jeżeli chodzi o samo ustawienie znaków przed skrzyżowaniem, ale ze względu na to, jak wspomniałem wcześniej, pasy ruchu nie spowalniają przejazdu przez to skrzyżowanie, uzasadnione by było chyba, aby zostały ustawione znaki przed skrzyżowaniem ograniczające prędkość nawet do 30, aby pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie zmniejszały tą prędkość w taki sposób, aby przy zmianie pasa ruchu przez pojazdy, które to wykonują, miały szansę właściwej reakcji i ewentualnie zatrzymania się w takim momencie. W związku z tym, że miasto Suwałki, jak powiedziałem wcześniej, posiada tak dużą liczbę skrzyżowań o ruchu okrężnym, posiada dużą liczbę skrzyżowań z sygnalizacją świetlną bezkolizyjną, które umożliwiają bezpieczne pokonywanie tych skrzyżowań, zachęcam Państwa do przyjeżdżania do Suwałk i do zdawania egzaminów w tym mieście, ponieważ uważam, że miasto to jest przyjazne dla kierowców i uczy też między innymi bezpiecznego poruszania się po naszych drogach. Nie tylko w Suwałkach, ale i na całym świecie, ponieważ prawo jazdy, które Państwo zdobędziecie, umożliwią Wam poruszanie się wszędzie.